Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Czasem tak się dzieje, że dręczę Państwa takimi pogadankami bez książek. Idzie mi to różnie, dlatego że jak nie mam czegoś w rękach, to się czuję nieswojo. To nie musi być rewolwer. I takie gadanie i wymądrzanie się trochę mnie krępuje, ale wszyscy to robią, więc pomyślałem sobie, to ja też. Bo nie zawsze jest okazja taka, że mamy produkt. No właśnie takiej okazji nie ma, ale są tak zwane wydarzenia, tak? Albo coś się w ogóle dzieje, albo o czymś się mówi. Ja bardzo nie lubię tak gadać o tych suflowanych nam tematach, dlatego że mam głębokie przeświadczenie, że no duże masy są formatowane, tak? Masy są formatowane poprzez produkcję publicystyczną, artystyczną, telewizyjną, kinową, po to, żeby posługiwały się komunikatami, które im się podaje właśnie w czasie seansów i codziennego siedzenia przed monitorem i zaglądania w internet. My tutaj mamy taki zwyczaj, że gadamy o sprawach, o których się normalnie nie gada, tak? No bo kto będzie przytomny rozmawiał o polityce weneckiej w X wieku, tak? Nikt. Natomiast o tym, czy w Polsce jest tolerancja, czy nie ma i jak się do tego ma arcybiskup Jędraszewski, no to wszyscy bardzo chętnie. Więc moim zdaniem te tematy są męczące i ja nie chcę o tym mówić. Czasem się zabieram głos, ale jest to dla mnie samego okropne. No, coś mnie musi zbulwersować, żeby rozpocząć tę gawędę. I te emocje, które są z tym związane, uważam, że one są pułapką. A dzisiaj chciałem zamienić z Państwem słów kilka na temat takiego sposobu mówienia o polityce, a szczególnie sposobu mówienia o polityce polskiej, bo wielokrotnie mi zarzucano, że ja też uprawiam takie czarnowidztwo, to znaczy, że jak wielu innych publicystów i takich opowiadaczy z YouTube'a mówię, że o, wszystko się posypie, nic nie będzie dobrze, spadniemy w pułapkę, szlak nas trafi, zginiemy, zostaniemy zdradzeni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pokusa, żeby opowiadać takie rzeczy jest duża. Ja tego, proszę Państwa, nawet jeżeli tak robię, to cała moja postawa życiowa przeczy tego rodzaju defetyzmowi. Ostatnio była rocznica, 10 lat od dnia, w którym założyłem bloga i umieściłem tam pierwszy wpis. 10 lat, proszę Państwa, 2 sierpnia, mamy wydawnictwo, mamy tę skromną, bo skromną, pogadankową telewizję, mamy portal, gdzie można publikować swoje autorskie teksty, czyli blogowisko Szkoła Nawigatorów. 2 sklepy, ja jestem w jakiś tam sposób rozpoznawalny, dzisiaj przyjechałem do Warszawy, ledwo wyszedłem z pociągu, spotkałem pana Bogdana, zamieniliśmy parę wyrazów, pana Bogdana z Łodzi, żeby nie było. Więc sprawy się mają tak, że strach wyjść na ulicę, żeby nie zostać przez kogoś zaczepionym. I to nie do pana Bogdana, żeby nie było. Pozdrawiam, panie Bogdanie. No ale to jest tak, że będąc całkowicie poza nawiasem i w ogóle za horyzontem dla wielu osób, do czegoś tam wspólnymi siłami czytelnicy i ja jako prowadzący ten cały cyrk doszliśmy. Więc ja nie uważam, żeby moje treści były treściami defetystycznymi albo czarnowidztwem jakimś, albo zapowiedzią rozmaitych kataklizmów. Kataklizmy jak przyjdą, to będą niespodziewane i my na nie wpływu nie mamy. Wszystko w ręku Boga, będzie jak będzie, tak? Natomiast no, wokół siebie trzeba to wszystko organizować tak, żeby przyrastało. To jest dewiza nie tylko moja, ale też wielu ludzi, moim zdaniem przytomnych. Więc proszę Państwa, jakim językiem posługują się ludzie, którzy lansują tę katastroficzną wizję polskiej polityki? Upiornym. Ja tego nie lubię. Moczopłciowym, o tak bym powiedział. To jest okropne. Te wszystkie porównania dotyczące rozmaitych form współżycia płciowego i inne dotyczące fizjologii, mające nas, jakby to powiedzieć, spozycjonować politycznie, są nie do zaakceptowania i one są, myślę, suflowane przez kogoś i mocno lansowane. Jeżeli chcemy coś zmienić w postrzeganiu nie tylko naszej elity politycznej, do której wszyscy mamy wiele zastrzeżeń, umówmy się, nikt tutaj zgromadzony wokół tych inicjatyw moich nie jest przesadnym entuzjastą Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście wolimy Prawo i Sprawiedliwość od
Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj jedynym entuzjastą Prawa i Sprawiedliwości jest tylko Marka Kurka, ale dobra. Niech będzie. Oczywiście głosujemy na Prawo i Sprawiedliwość i popieramy Prawo i Sprawiedliwość, natomiast zgłaszamy uwagi krytyczne, ale też, proszę Państwa, jesteśmy przeciwni temu wulgarnemu i nieprecyzyjnemu językowi, jakim się opisuje polską politykę. Uważam, że trzeba to zmienić. To jest pierwszy krok, który powinniśmy zrobić, żeby przestać mówić takim okropnym językiem. Ja nie będę tu cytował tych fraz, bo ja oczywiście mogę to zrobić. Nie stanowi to dla mnie żadnego problemu, bo wielokrotnie brałem udział w utarczkach słownych, z których przeważnie wychodziłem zwycięsko, bo znam więcej przekleństw niż inni i bardzo wyrafinowanych, albo też może bardzo wulgarnych, piętrowych metafor, ale dajmy sobie z tym spokój. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. Proszę Państwa, jeżeli chcemy opisywać swoją sytuację, chcemy opisywać politykę, mając tyle lat, ile mamy, musimy spoważnić. Po prostu musimy spoważnić. Opisując relacje swoje z sojusznikami, nie możemy popadać w łatwiznę, tak? Wiadomo, że Polska jest krajem słabszym i że Polska ma przez to bardzo wąskie pole manewru, ale to nie znaczy, że nie ma go w ogóle i nie pozbawiajmy się tego za pomocą wulgarnego języka opisującego tę sytuację. Spróbujmy opowiedzieć o tym inaczej. Ja może sam zacznę, żeby nie było, może nie dzisiaj, ale w tekście. I zacznę taką jakąś szkółkę niedzielną posługiwania się językiem precyzyjnym, bezpiecznym i dającym nadzieję, bo to o to chodzi. Ja bardzo nie lubiłem, już o tym mówiłem, bardzo nie lubiłem katastroficznych wizji snutych przez rozmaitych historyków, na przykład przez Pawła Wieczorkiewicza. Mnie to dręczyło i po prostu nie mogłem tego słuchać. Tak samo jak nie lubię tych wszystkich katastrofizmów, które rozsnuwa Grzegorz Braun. Uważam, że on powinien z tym skończyć, bo to nie przynosi przede wszystkim zysków. O, to jest najważniejsza rzecz, bo rozumiem, że ktoś się może tym ekscytować albo na przykład uważać, że to jest jakoś w jakiś sposób uwodzicielskie dla kogoś albo zwracać na siebie uwagę. Natomiast z praktyki sprzedażowej wiem, że zyski z tego, jeżeli są, to krótkotrwałe i to nie rokuje. Więc też jest dobrze zorientować się, gdzie stoimy, kim jesteśmy, prawda? Ja, proszę Państwa, zajmuję się handlem detalicznym. To jest najważniejsza rzecz. Handlem detalicznym. Nie polityką, nie karierą publicysty, nie karierą akademicką, nie pisarstwem do szuflady i nie wieszczeniem przyszłości. To są wszystko rzeczy, które są poza mną. Ja się zajmuję sprzedażą detaliczną i jako sprzedawca detaliczny muszę stosować narzędzia, które tę sprzedaż detaliczną dynamizują. No więc mówię Państwu wprost z doświadczenia własnego. Tego rodzaju język katastrofizmu, wulgarny język katastrofizmu nie dynamizuje sprzedaży i szlus. A skoro nie dynamizuje sprzedaży, to jest niepotrzebny. A jeżeli ktoś go próbuje lansować na siłę, no to widocznie błądzi, albo ma taki nawyk, albo może się jeszcze nie zorientował, że to nie prowadzi do niczego. Musimy stworzyć nowy sposób komunikacji, to jest do zrobienia, którym będziemy opisywać swoje relacje z sojusznikami, a także z wrogami. Dzisiaj pojawił się taki problem. Dlaczego nie ma relacji z Rosją? No nie ma, bo Rosja tego nie chce. Dlatego, że nawiązywanie relacji z Polską dla Rosjan, polityków rosyjskich, którzy aspirują do pozycji mocarstwowej, którą im Zachód chce wyrwać, bo jestem przekonany, że gra idzie o podział Rosji, który się dokona, nie wiem, w dekadę, dwie. No chyba, że ktoś położy coś na szali poważnego. A to mogą zrobić tylko Brytyjczycy. Nie Chiny. Wbrew pozorom, jeżeli Rosjanie próbowaliby dogadać się w jakiś sposób z Polską, no to oni by wysłali sygnał, otrąbiliby swoją słabość, tak? No bo oni nie mają żadnego interesu, żeby się teraz, oni się mogą dogadywać nad naszymi głowami, tak? To jest oczywiste, że oni się będą dogadywać nad naszymi głowami, nie mamy na to wpływu. Pytanie, w jaki sposób powinniśmy się do tego odnieść? No uważam, że rozdzieranie szat albo używanie wulgarnych porównań to jest ostatnia rzecz, jaką powinniśmy robić. Ostatnia, bo to nikomu nie pomaga w niczym. Jest taki, zawsze był na podwórku ktoś taki, kto po prostu lubił tego rodzaju ekscytację i on miał określoną pozycję,
Ja się z takimi osobami nie kolegowałem. I to się przenosi w dorosłe życie i zawsze jest taki czarnowidz, który rozsnuwa swoje wizje. Oczywiście Rosjanie nie będą z nami gadać, dopóki ich do tej rozmowy czymś nie zmusimy. Ja nie wiem czym, bo ja nie jestem zawodowym politykiem, nie jestem bankowcem, nie jestem finansistą, nie jestem strategiem. Jestem sprzedawcą detalicznym. Książek w dodatku. No to zostawiam to pole do zagospodarowania przez ludzi, którzy mają kompetencje w tych zakresach i mogą się tym zająć poważnie. Natomiast lament, że Rosjanie nie chcą robić polityki z Polską, że prezydent Putin nie gada z Polakami, no to żeśmy się wymiksowali ze strefy wpływów Rosji, to trudno teraz domagać się, żeby oni zaczęli z nami gadać. Żeby zaczęli z nami gadać, muszą jeszcze trochę osłabnąć, tak? Albo my musimy się wzmocnić. Wtedy przyjdą i będą rozmawiać. To jest normalne. Natomiast teraz tego nie robią. Tak? Jest pytanie, co to znaczy się wzmocnić? Czy współpracując ze Stanami, czy nie współpracując ze Stanami? Proszę Państwa, to są wszystko w ujęciu, które do nas dociera, to są kwestie komunikacji i publicystyki. My sami sobie musimy odpowiedzieć na pytanie, jak będziemy to opisywać. Powtarzam, czarnowidztwo nie jest dobrą metodą, dlatego że jest to metoda antysprzedażowa, po prostu w tych zakresach, w których się poruszamy. Także myślę, że trzeba będzie coś przedsięwziąć w tej sprawie, może nie z jutro z rana, ale za chwil kilka zająć się tworzeniem takiej komunikacji, tak, która nam ułatwi porozumiewanie się polityczne między sobą i która nam pozwoli uniknąć tych wszystkich wpadek, tych wszystkich brudnych słów, tych wszystkich rzekomo śmiesznych metafor i tego fatalizmu upiornego, z którego musimy się koniecznie wyzwolić, proszę Państwa. Nawet jeżeli nie uda nam się to w rzeczywistości, bo nie wiemy, co się stanie, nie wiemy, jaki będzie nasz los, to przynajmniej nie będziemy się dręczyć, tak? Sami siebie nawzajem, tymi dyrdymałami okropnymi, a powiemy sobie może coś miłego, może coś ciekawego, może coś inspirującego. I może jakaś idea z tego się nowa urodzi. Także no, taka propozycja na dziś. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia, do widzenia, do następnego razu.